Z jakiego powodu, jaki był pomysł z pisaniem książki? Zaczęło się od tego, że nigdy nie miałem pomysłu, aby taką książkę pisać. Natomiast na spotkaniu z ludźmi, którzy chcieli wysłuchać moich opowiadań i obejrzeć zdjęcia prezentowane, zdjęcia z wyjazdów, na trzecim takim spotkaniu padło pytanie, czy nie myślałem, aby spisać takie wspomnienia. I dało mi to do myślenia, że kogoś to może zainteresować. Dzień, dwa później rozpocząłem pisanie i pierwotnie pisałem tak klasycznie, w takim schemacie popularnym, znanym, ale po dwóch stronach mnie to znużyło i pomyślałem, że dla innych też może być to już znane, oczywiste i nużące, więc poszukałem innej formy i tak uciekłem do powieści, która dała mi dużo większą swobodę. Mogłem zaprosić 300 bohaterów, wykreować światy i opowiadać właśnie w takiej konwencji.